Cześć, czołem. Witam, witam. I o zdrowie pytam. Geloquero z tej strony w kolejnym odcinku Elden Ring, w którym będziemy sobie po prostu podróżować dalej. Okej, tymczasem... Jak to sytuacja się prezentuje? Możemy tutaj przenieść się, znaczy przenieść, no przebiegnę, to już nie będę wydziwiał. Ale przebiegniemy właśnie do południowego brzegu bagna i poruszymy tutaj. A tutaj mamy, zdaje się, że jakąś osadę. Zdaje się, ale jak wiecie, różnie może być. A więc, o proszę, proszę, kogo my tu mamy? Nocną straż, tak? Ja go z chęcią tego pana tutaj ubiję. Tylko żeby mnie jakaś ptaszyna zaraz nie zaatakowała. Wow. Take it easy, bro. No nie będzie to ciężkie jakieś wyzwanie, szczerze powiedziawszy. Otóż to. Popiół wojny, lot trującej ćmy. I nic więcej. Muszę pamiętać o tym, że w ogóle mam runę ulepszoną. Chwila, to ja tutaj... Nie wiem, coś mi się przewidziało. Dobra, nieważne. Muszę pamiętać o tym, że właśnie runę mam ulepszoną. A co to tam jest? Tak szczerze mówiąc, to średnio mi się to podoba, co ja tu widzę. Ej, czemu ty jesteś taki silny trochę? Tak, rytuału śmierci. Spieprzaj, spieprzaj, spieprzaj. Baby. Okej. Gdybym jeszcze mógł tutaj przywołać sobie kogokolwiek do pomocy, rzecz jasna. Jakiegoś tam chochlika czy coś tego typu byłoby fajnie, ale niestety to tak trochę słabiutko to wyszło. Przeniosę się tutaj, bo jest znacznie bliżej. Nie wiem w sumie, czy nie ten, czy nie wiecie co zrobić. Czy sobie nie ogarnąć tutaj... Czy sobie nie ogarnąć tutaj ulepszeń za pomocą run? I po prostu nie awansować postaci. Niestety jestem przeciążony trochę, jak widać. Mogę owszem tego runu użyć, ale ja widzę, że tutaj za łatwa to przeprawa nie będzie, więc no tak troszeczkę lipka. Dobra, ja potrzebuję pewnie dużo do awansu, ale mam tutaj jakąś dziesiątkę, to mogę ją zużyć. A plus 5000 to akurat na luzia. Teraz sobie jeszcze walnę tutaj trzy trójki, czwórki znaczy.
Będzie ok. 36 tysięcy aż. Kurczaki. O, trochę przedobrzyłem teraz. Okej, mógłbym w sumie sobie zwiększyć właśnie tutaj wytrzymałość. Okej. Nie, wytrzymałość chyba będzie okej, jak najbardziej. Ale dalej jestem przeciążony. Okej, gdybyśmy chcieli zmienić sobie na inne buty. O, tutaj już średni ciężar będzie, ale to aż... To aż 3 kilo jest. Nie, nie będę zużywał tego. Tu już jest średni ciężar. Ale strasznie w dwustaty pójdą. Niedobrze, niedobrze. Tutaj też w górę wszystko idzie. Jedynie co mi tu przychodzi na myśl, to właśnie buty. Ale to też tak strasznie w dół pójdzie. Dobra, niech już tak zostanie. Dobra, to musimy poczekać do nocy w takim razie. Bo widzę, że ten ptak tylko się w nocy respi. Miałem gdzieś tam podróżować dalej i jakoś, jak widać, to nie bardzo wyszło, bo tutaj mamy dosyć ciekawe... dosyć ciekawą konfrontację. Dlatego myślę, że tutaj na tą ptaszynę będzie warto zastosować wszystko, co możemy. Między innymi ekwipunek na przykład sobie wziąć i tutaj... A właśnie, możemy to na przykład... Nie możemy, szkoda. Ekwipunek i tutaj na przykład sobie możemy wziąć mięsko, którego nie mam. To zaraz stworzymy sobie. Gdzie jest mięsiwo? O właśnie, szlachetne, wzmacnia ataki fizyczne. O to się rozchodzi. Przyjacielu mój. Sobie z tego właśnie skorzystamy. Ekwipunek. Dokładnie, w ten sposób zagrajmy. Aha. Nie za dużo mu zrobiłem, jak widać. To też sam sobie jestem winny, bo tam oberwałem i tutaj zamiast zrobić unik, bo on się wbił w powietrze, to ja po prostu przyatakowałem. Ulala. Mamy tutaj jakiś mały problemik z tym jego mościem. Szczerze powiedziawszy, nie sądzę też, żeby tutaj było rozwiązaniem jazda konno, bo on ma takie dosyć obszarowe te ataki, z tego co widziałem. Po prostu najlepiej w tym momencie się przeturlać za niego. Wzmocnienie ataki z wyskoku, ale to tutaj, to nawet bym jeszcze poszedł w ten inny talizman, który zwiększa... Wzmacnia ładowane kontry po zasłonie o siłę ataku umiejętności. Okej. Bo on po wyskoku takie coś robi.
Okej. Tego się całkowicie nie spodziewałem. Po prostu dasz w tym momencie najlepiej robić nie do tyłu, a do przodu. Na to wychodzi. Skubane takie ptaszysko mnie tutaj zabija. Chude to. Cienkie. No i tutaj klasycznie zero rundo odzyskania. Masakra. Gdzieś tam po las. Jak widać, sama umiejętność bardzo dużo zadaje. Także myślę, że możemy się tutaj tym w ogóle sugerować tym atakiem właśnie cały czas. Jako podstawowym przeciwko niemu. Myślę, że tam powiedzmy parę jakichś dodatkowych później ataków to już nie będzie żaden problem. Zwykłych takich zamaszystych. Dobra, bazujemy na Q, czyli na zdolności specjalnej. No, tylko teraz trzeba przeżyć jakoś to spotkanie z tym czymś. Fajnie by też było, gdyby tego ptaszysko dało się powalić tak w miarę dosyć, no, nie wiem, szybko. No naprawdę. Later. Chociaż takie w sumie moje przemyślenie, jeśli ten ptakeł zadaje takie obrażenia od lodu, to być może warto będzie przeciwko niemu gdzieś tutaj wystosować ataki ogniem. No nie wiem, jestem ciekaw. W każdym bądź razie, jak to u mnie bywa, nie poddam się, dopóki go nie uwalę. Taki sobie po prostu world boss, który kurna zdaje taki damage. No tak, zablokuj się jeszcze o niewidzialne skały. Ja pierniczę. Fajnie, że go trafiłem na tyle ataków chociaż raz. I to w tym momencie było beznadziejne, bo miałem zlokowaną jego łeb i w tym momencie reszta ciała odpadała, więc jakikolwiek atak, nawet jak stałem przy jego nogach, był kierowany w głowę. Fajnie. Ja pierniczę, jak można tak patologicznie grać. Właśnie, jeszcze taką w sumie mam zagwozdkę. Co by się stało, gdybym... A, bo tutaj jeszcze miałem ten właśnie błyskamienny jakiś miecz ulepszony. Kryształowy miecz w sensie. Jakiś taki tego troll, tego wojownika trolli, czy jakoś tak to tam było. Tutaj jest.
Ale on jest trochę gorszy jednak mimo wszystko. Ale jest lżejszy, dużo lżejszy, więc w sumie ta broń rzekomo jest lepsza. Niby. Ma gorsze obrony, jest lżejsza, ale za to atakiem jest prawie że lepsza, więc możemy spróbować tym, ale to nie sądzę, żeby to cokolwiek pomogło akurat. To jest zdecydowanie za długi czas kastowania, także tutaj chyba raczej całkowicie ta broń odpada. No niestety, zanim ja to skastuję, to tak jak widać, no, gościu mnie w ogóle zje. Zadziobie jak kurczak z KFC. No dobra, mniejsza z tym. Teraz tak. Chciałbym spróbować go powalić magią w jakiś, nie wiem, jakikolwiek sposób. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie możliwe. Żeby to było możliwe, potrzebujemy kostur. O, to w ogóle inteligencja SK. Czyli tak jakby najlepszy sort. Dobra, i spróbujmy ten bezkamienny pocisk. Zobaczymy, jak to w ogóle działa na niego. A nóż może jednak. A, no tak, fajnie by było może jakbym ten. Jakbym sobie poczekał do nocy, nie? Chociaż konno, może warto spróbować konno go przeatakować. Poliera wie. No dobra, w każdym razie czekajmy do zmroku. I jedziemy. Z tym world bossem. To jest najlepsze w ogóle, gościu. Taki jak ja. Bierze, radzi sobie z niektórymi bossami na raz. W jakiś sposób pokonuje, powiedzmy, tych main bossów poza tym Radahanem, bo to w ogóle patologia była. A nie potrafi sobie z jakimś w ogóle ptakiem poradzić. Ja, zauważył mnie, no. Aha. Ogółem nie... Jakby to powiedzieć, ogółem nie ma najgorzej z tymi czarami. Ten błyskamienny pocisk to jest najbardziej podstawowe możliwe zaklęcie, więc no tutaj się nie ma za bardzo co dziwić, że to tak wygląda. W każdym bądź razie całkiem nawet w miarę dobrze to poszło. W sensie... Dałoby radę go tak obijać, no ale trochę by to zajęło, a niestety nie mamy całego dnia. Zamiast za 134, czy tam powiedzmy za 150 około jednego pocisku, lepiej mu pieprznąć za od razu 650 z tego miecza, no ale no... Weź tu człowieku, teraz bądź mądry i przywal mu tak jak należy. To jest właśnie najgorsza część. Zaraz spróbujemy coś tutaj podziałać w tym temacie. Może się uda, może się nie uda, kto wie.
Bańcze, uspokój się. No tak, jak ja jestem wrąbany między dwa kamienie i nie potrafię nic zrobić, to na pewno. Piernicze, jakie zwalone rejony są do walki z tymi gównami, to po prostu się w pale nie mieści. Nie wierzę w to. Kończy się rejon, w którym można atakować i do widzenia, znaczy Boże, w którym można się kulać i zaczyna się kulać w miejscu. Weź tu człowieku, uniknij czegokolwiek, nie? Chociaż wiecie, to jeszcze jest sytuacja tego typu, że zanim mu zejdzie połowa życia, to jest jedno, ale już tutaj byłem blisko. Mam nadzieję, że jak mu zejdzie poniżej połowy, to właśnie nie odpali się jakiś dziwny tryb. Kurna. Nie tego chciałem użyć. No i po tarczy mam. Okej. Uspokój się. Aha. Samonamierzające kulki śmierci. Tym z Legit. Nie no, powiem, że całkiem zacnie. Nie ma co. Nie wiem, czy jest w tej grze coś takiego jak jakiś bestiariusz, czy coś tego typu, żeby móc później albo ogółem sobie wyczytać, na co powiedzmy dany przeciwnik jest, no nie wiem, tak mniej więcej podatny, czy coś tego typu. No fajnie by było wiedzieć, z kim walczyć czym, o, może tak bym to nazwał. Tak. Dobra, on się wycofuje tam, tak jakby to był jego region. Super. Szkoda, że nie da się w połowie kastowania, powiedzmy, umiejętności zrobić uniku. Przerwać tego tak jakby. Ale dobra. Spróbujmy teraz na koniu, bo tutaj wyczerpał się limit walki pieszej, że tak powiem. Więc czas najwyższy tutaj przeatakować od tylca. Jak gdzie ja lecę? Nie tutaj, tylko tam. Tylko że tym razem akurat to musiałbym wymienić sobie to najlepiej na jazdę konno właśnie. Aha.
Aha. Czyli jednym słowem trafiłem go nawet nie jednym atakiem chyba. I nie wiem, coś mnie powaliło. Coś. Nie wiem co to było, ale coś mnie powaliło. No, 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 no. Kto by pomyślał, że tak to będzie wyglądać? Ja już myślałem w ogóle, że właśnie mu przywaliłem tak jakimś takim konkretnym atakiem. O dziwo. I gość umarł po prostu, nie? A czy umarł? No, powaliłem go. To się okazuje, że nie, gdzie tam, nie wiem, siła powietrzna i, nie wiem, pierd tego kościanego smoczka sprawił, że spadłem ze skonia. Ot tak, po prostu. A, no tak, przecież. Okej, bo ja tu w ogóle widzę, że bez życia jestem. Ja pierniczę, ta kamera jest bezsensowna, naprawdę. Tragiczna. Obraca się jak powalona, nie da się za bardzo nic z tym zrobić. Kto by pomyślał, że takie ptaszydło w ogóle będzie dawało mi tyle problemów. Ale dobra, spróbujmy w takim razie z magią. To wszystko możemy stąd powypieprzać w ogóle. Bo teraz pytanie brzmi, jak to się usuwa. O, okej. Okay. Chyba nijak. Nie, tutaj sobie damy... Balastrium kryształowych odłamków błysk kamienia, okej. Okay. O, ale tutaj mamy właśnie... pociski grawitacyjne jakieś i tak dalej. Duchy zemsty. I na przykład jeszcze... A tu jest trochę więcej inteligencji potrzebne. Tutaj jeszcze coś mamy, a to jest właśnie ognisty atak jakiś, ale to jest inkantacja akurat, to nie bardzo mi to wchodzi. No dobra, spróbujmy chociażby tak. A teraz tak, wyposażenie. Tutaj dajmy ten kostur. Wow, to by było fajne, ale inteligencji 50 to ja nie mam. Dobra, i na przykład zużyjmy sobie to. A, bo to chyba tam w ogóle nawet nie doleciało. Widać, duchy mu za dużo nie zrobiły. Więc będzie trzeba ewentualnie kryształowego wybuchu spróbować. Nie, to też wątpię, żeby cokolwiek mu zrobiło. Ale dobra, bo ja sobie tutaj w ogóle nie dałem tych meteorytów właśnie. Dokładnie. No i dobra, tyle wystarczy. A, tylko miałem odpocząć w ogóle do rana. Ej, nie do rana, tylko do zmroku. Odpoczynek do zmroku. Bo jeśli da się generalnie ubić tego ziomutka za pomocą właśnie czarów, no to najlepiej będzie to zrobić za pomocą czarów, tak?
wyciągnę wtedy z siebie miecz, wezmę sam kostur. No i będę mógł go ciachać. Tutaj niestety już się zaczyna ten proces kombinowania. Jak zrobić, żeby było dobrze. Spróbujemy akurat tym meteorytem mu przypierdzielić. Zobaczymy, czy... A, w ogóle to kurna nie to zaklęcie, ale dobra. Meteoryty też mu za dużo nie robią. Dobra. Rezygnujemy całkowicie z czarów w takim razie. Oj, 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 kiepsko to widzę. Dalekosiężna talizman pazura z wyskoku. Dokładnie, zwiększ tutaj. Dobra. Ten kostur zdejmij. Odpocznij do wieczora. W zasadzie do zmroku. Zmrok to niekoniecznie wieczór. Kurde, jak ja mam go pokonać? Znaczy już były te etapy, że tak w miarę sobie z tym radziłem, ale to no niestety... A, no tak, on mnie przecież zauważył, nie? Aha. Aha. Nie no, powiem szczerze, że z tym szponem to ja tak oko, nie? Fajnie, że cokolwiek, że naprawdę dosłownie cokolwiek mogę zrobić przeciwko niemu. Jestem na 80 prawie poziomie i nie mogę się nawet do niego zbliżyć. Fajnie. Bardzo zbalansowana gra. Znaczy, przepraszam, na koniu się zbliżę do niego. To nie jest żaden problem. No ale to co z tego, skoro zaraz mnie coś z tego konia zwali. Cholera wie co, nie? Może to wleś. Ja pierniczę, dobra. Super, nie zrobiłem unik i tak oberwałem. W miarę sensowne jest to atakowanie i w miarę sensowna jest ta gra, w ogóle strategia tej gry. Zrób unik, po którym i tak dostaniesz. Za całe oczywiście HP, nie? No bo po co inaczej? Inaczej by to przecież sensu nie miało. Dobra, ogółem gdyby nie fakt, że on lata. Może dałoby radę go gdzieś, kurna, nie wiem, przyszpilić z jakiegoś... Ale też nie, bo on przecież kastuje te swoje śmieszne kulki, które jedna kulka i tak za całe życie mi zadaje obrażeń. O czym my tutaj w ogóle rozmawiamy? No, on mnie słyszy i widzi od tyłu. To jest właśnie sensowność namierzania. Jest przeciwnik namierzony i nagle zaczyna się uniki stosować w kierunku wrogiego ataku, bo tak kamera podąża. I ja pierniczę. Jest dramat przecież po prostu jakiś. O cholera, ja to w ogóle przypadkiem z nocy, w nocy stąd wylazłem, tak to bym już pewnie daleko był stąd.
Aha. Nie, no jak widać to... To się mija z celem po prostu, ta gra. Auto namierzające, w ogóle jakieś ślady na ziemi, auto namierzające kulki... Nie, no... Uwielbiam tak marnować swój czas w życiu. Szkoda, że mnie już stąd nie zauważył i nie wystrzelił czegoś, żeby mnie zabić, bo po co mam podchodzić tam nawet, nie? Możesz tu wlezić, przestać się blokować jakieś gówna. Przecież ja pierniczę, co za... A, no tak. A, no tak, przecież. Śmiechu warte, po prostu śmiechu warte. Dobra, chyba będzie trzeba go odpuścić, bo po to się mija z celem. To nawet przecież nie potrafię połowy życia mu zabrać. Bo z tymi swoimi zwalonymi atakami to po prostu jest wszędzie i zawsze przede mną, więc... Nie wiem, czy jest jaki w ogóle jakikolwiek sens prowadzenia takiego bossa. Nie wiem, kto to wymyślił, ale... oczywiście kamienie go blokują. Jak widać, przecież on może sobie skoczyć do tyłu i do góry i z góry sobie na mnie zeskoczyć i mnie przyatakować, a mnie blokują tekstury i nie wiem, modele, na które nie mogę wejść. I dzięki temu obrywam i ginę. To jest bardzo legitne. Ja pierniczę, nie wierzę w to po prostu. Aj, zauważyłeś mnie stamtąd już. No, wystrzel se. No, przecież, no, po cholerę ja mam, nie wiem. Dobra, ja się potrzebuję aktualnie wyleczyć. A, okej. Okej.
Okej. Bo już nieco bliżej. Panie premierze, jak tu nie pić? Nie wiem, czy ktokolwiek ma tyle wytrwałości, co ja. Tym, co robię. Czyli męczę się z bossem, który występuje tylko nocą. Ja głupi w nocy łażę po świecie świata pomiędzy. Po świecie świata, no w sumie też legitne, tak jak moje zdolności do gry. Wlazłeś se tam, spoczko. A, no właśnie. I to jest to. Dłużej się kłaść na tej ziemi, bo ja mam, wiesz, całą wieczność, żeby to nagrywać. Ja pier... Masakra. Nie wierzę w to. Nie do rana, tylko do zmroku. Fajnie, że ja przez drzewo go walnąłem i on w ogóle nie dostał, ale to się przecież wytnie. No i zauważył mnie. A, no tak, ściągnij mi tarczę, masz rację. Spoko. Ja oczywiście się blokuję. O chu, wie co. Bez sensu. Bez sensu. Ja pierniczę daszę w dół. Turlam się do przodu. Nie, po co mam się turlać do przodu? Lepiej się turlać i kulać w misek. Ostatni debil. No przecież kurna, wystaje jakieś gówno z ziemi, które mnie zablokuje. No. Piernicze, naprawdę. Do tego kurna, skradam się za nim, a on od razu się odwraca i mnie widzi. Ciekawe jakim cudem. O, no właśnie, i to jest to. No jasne, że dostanę, no przecież. Aha, robisz dasz do przodu. Zapomnij człowieku, że on zrobi dasz do przodu.
Po prostu rozwala mnie to naprawdę. Jak można marnować swoje życie na takie coś? A, czas na słaby wróg. No ta, przecież. Cholery słaby wróg. No co to, on mnie jeszcze nie widzi stąd? A. Aha. Ja mam rozumieć, że on nie oberwał tym. A, no jasne, że tym oberwałem. Przecież. No, oczywiście, że nie dostał. Nie. To jest po prostu parodia. Parodia. Nie, to śmiechu warte, naprawdę śmiechu warte. Ataki przechodzące przez krzaki, przez ściany, przez drzewa, przez wszystko. Ja tego samego używam i gówno do niego dochodzi, nawet jak stoi w bezpośredniej odległości. Po prostu dramat to jest jakiś i nic więcej nie mam do powiedzenia w tym temacie. To tak gówno walone z tego bossa. Po co włazić na górę, nie? Lepiej się przyblokować o jakiś... Nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, to, to chciałem użyć. Aha! Oko! No przecież. Ja pierniczę, to jest... Nie będę tego komentować nawet. Nie wiem, kto naprawdę takiego gównianego bossa wymyślił, ale powinien beknąć za to ostro. Mam nadzieję, że się teraz ostrą sriracią krztusisz. Oczywiście teraz sobie tą miksturkę wypiję po to, żeby zaraz mnie dotknęła jakoś gówno na zimę. A, no tak, zapomniałem. Aha. Powiedzmy, że w miarę dobrze mi idzie. Aha.
No, jest w końcu. $15 000 za to gówno. Ja pierniczę, moje serce, masakra. Co to jest za pogrzebacz śmierci? Wymaga inteligencji, zręczności, powoduje nagromadzenie mrozu i jest to wielki miecz w ogóle. A 17 tylko zręczności. Nie, dobra, nawet nie chcę wiedzieć, jak to wygląda. Idę do miejsca łaski i spieprzam stąd, bo masakra. Udało się w końcu. Wystarczyło chyba tak od początku po prostu działać, tylko że ja do tego nieumiejętnie podchodziłem. Dobra, nieważne. Odpoczywam do rana, nie chcę widzieć, co tu się jeszcze w nocy dzieje. W tym momencie oczywiście zakończymy sobie ten odcinek. Zwycięskim, że tak powiem, aktem. No i pokierujemy się w tamtym kierunku. Jakiejś wielkiej bramy, strażnicy, czy cokolwiek to jest. Mogę odebrać swoje runy, których jest chyba równe 0. Także nie chcę tego. No i dziękuję, że przebyliście ze mną te meczarnie. No i oczywiście do zobaczyska w kolejnym odcinku. Dzięki.